Gimnazjum Publicznym imienia Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku odbyły się powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego turnieju wiedzy o ruchu drogowym. Łącznie w bieżącym roku mamy 56 dzieci. Turniej składa się z takich trzech części. Pierwszą częścią jest test wiedzy z przepisów ogólnych oraz pytania są dotyczące skrzyżowań. Drugim takim elementem jest tor przeszkód. Tu właśnie prezentujemy ten tor. Odbywają się tutaj konkurencje polegające na takiej zręcznościowej jeździe, która ma na celu właśnie właściwe panowanie nad rowerem. Natomiast trzecią konkurencją jest udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Z roku na rok trzeba przyznać, że poziom jest coraz wyższy, konkurencje są bardzo wyrównane i coraz trudniej wyłonić takiego zdecydowanego lidera. To nas cieszy, bowiem ta zarówno poziom wiedzy tej teoretycznej na temat samych przepisów, jak i poziom umiejętności kierowania rowerem jest z roku na rok coraz wyższy. W teście wiedzy i konkurencjach sprawnościowych uczestniczyło 16 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każda szkoła wybrała swoją reprezentację, która musiała wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Konkurencja jest jednakowa dla wszystkich grup. Drużyna może zdobyć 20 punktów. Ma 5 minut na wykonanie zadania. Akurat w tym roku mamy złamanie kończyny górnej, złamanie otwarte. Dodatkowo pytania, w jaki sposób, jak dzwoni się na pogotowie. I dodatkowe pytania, jeżeli chodzi o reanimację, resuscytację krążeniowo-oddechową. Drużyna ma 5 minut na wykonanie zadania. Idzie to bardzo sprawnie. Widać, że szkoły są bardzo dobrze przygotowane. Zasługa nauczycieli tu przygotowujących uczniów. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, bo bardzo dobrze wypada konkurencja. A jak oceniacie dzisiaj swoje szanse? No dosyć duże w sumie. Na to, że byliśmy bardzo nieźli. Razem mieliśmy tylko 8 punktów minusowych. Na teście też w sumie nie najgorzej, wydaje mi się. No i tutaj na pierwszej pomocy też było dosyć dobrze. Dodatkowymi atrakcjami podczas turnieju było miasteczko ruchu drogowego, które zapewnił Automobil Klub Ziemi Kłodzkiej oraz prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Przyłączyliśmy się do współorganizowania tych wspaniałych zawodów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ jest to w naszej tematyce, którą też prowadzimy podczas rajdów w współpracy z Policją w działu ruchu drogowego. Z naszej strony inicjatywą było zorganizowanie miasteczka rowerowego. Poprosiliśmy firmę Cargo, która nam zorganizowała, przywiozła to miasteczko rowerowe. Mamy to miasteczko zorganizowane również z pomiarem czasu. Skończenie zorganizowane, ciekawie jest. Dużo atrakcji, między innymi wyciąg przez straży, motocykle, motocykl policyjny, auto, rowery. Wszystko jest fajnie zorganizowane. A jak wam poszły zawody? Z początku było trudno, test rowerowy, test teoretyczny fajnie poszedł, teraz zobaczymy, pierwsza pomoc też bardzo fajnie wyszła. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Wołdrzychowicach Kłodzkich. W tej samej kategorii, ale indywidualnie pierwsze miejsce zajęła Karolina Buszta ze szkoły podstawowej w Wołdrzychowicach Kłodzkich. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła drużyna z gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. Indywidualnie w tej samej kategorii zwyciężył Grzegorz Materna, uczeń zespołu szkół społecznych w Dzikowcu.